Powiedz, co było na pod... Na początku to ja rysowałem. A kiedy zacząłeś tatuować? Nie tatuuję jeszcze. Dzisiaj zacznę. Jakieś 30 lat temu, powiedzmy, jak byłem takim dzieckiem jak mój synek, tatuś zabrał mnie do kolegi, który miał synka, starszego ode mnie, i rysował super czołgi i wybuchy. I nauczył mnie rysować te czołgi i wybuchy. No i mi zostało, tak polubiłem rysowanie i malowanie, że całe przedszkole, podstawówkę i całe swoje życie malowałem i rysowałem. W wolnych chwilach maluję i rzeźbię. Niestety na co dzień tatuuję, ale kocham to, co robię i dlatego to robię cały czas. Zacząłem takiego Beksińskiego na całe plecy i stwierdziłem, że jak zrobię tego Beksińskiego do końca, już to przestaję tatuować. Ale nie będę się śpieszył. Moim największym marzeniem jest przeprowadzić się do Muzeum Gigera. Tam, gdzie piekło łączy się z niebem. Gdzie tak naprawdę, jak chcesz mieć piekło, wchodzisz do piekła. Chcesz wejść do nieba, wchodzisz do nieba i chciałbym tam spędzić resztę życia w górach, w piekle Gigera. W tej chwili co w Pandemonium? W tej chwili w Pandemonium jest najlepszy skład, najlepsza ekipa, najlepsi ludzie. Zapraszam, żeby to wszystko poznać. Najlepsze piekło. Ja tam na ścianę, to mnie tylko zmarnuje. Nie będzie cię nie złapie tak łazu. Ja tutaj władz, ja tutaj głód. Kolejny dzień, to znowu koszmar. Kolejny dzień, to koszmar. Następny zakaz, następny mur. Kurwa, choć raz, łaskawi